Słuchajcie, mieliśmy na właśnie nagrywać Vlogmasa. Dzień dobry, Vlogmas numer 12. Ale jest problem. Jezu, tak mi boli brzuch. Słuchajcie, ale aż mnie skręca. Ja w ogóle przy tej wkładce jakby miałam okres, ale to był taki okres, którego praktycznie nie było. Czuję, że to jest ból okresowy, bo to jest taki typowo okresowy i mi tylko pomagał Nimesil, no ale nie mam Nimesilu i wziąłam i był problem i zobaczymy. No to nie wiem, mam nadzieję, że zaraz przejdzie, ale ogółem plan na dzisiejszy vlogmas jest taki, że będziemy ubierać tę taką małą choineczkę. Musimy jechać kupić malutkie bombeczki. Będziemy dzisiaj... Tego nie słyszałem w planach. Ja słyszałem totalnie inne plany. No właśnie już plany zmieniły. Będziemy robić tą choineczkę i chcemy wam coś powiedzieć jeszcze. Także zapraszamy na vlogmasa, ale najpierw musimy przestać boleć brzuch. Więc vlogmas 12, czas start. Słuchajcie, 2 godziny później ja dalej leżę. Miło mi nie pomagają żadne leki, tak jak mówiłam, tylko ten Nimesil. Ale go nie miałam, ale wzięłam tą receptę online. Wzięłam, wypiłam ten Nimesil jako 10 minut temu. No i leżę i czekam aż puści. Mam nadzieję, że puści. Bo mam na dzisiaj naprawdę dużo fajnych planów. Chcę tą choinkę zrobić, chcę na zakupy jechać. Michał właśnie zaczyna obiad robić i się pyta właśnie, czy jestem głodna. Ale w ogóle wiecie, kiedy tak boli mocno was coś, to nawet głodni nie jesteście. Ja w ogóle nawet głodna nie jestem. Wstałam, już chodzę. Niemożliwe. Naprawdę, już wstałam. Co tutaj się dzieje? Dla mnie stek, dla ciebie pies, kurczaka. I bez sałatki, bo ty tak sałatek nie jesz. Czy ja mam sałatkę? Aha, a dlaczego ja nie mam sałatki? No bo ty nie jesz sałatek. Ale kukurydzę bym zjadła taką ze sałatą. No i widzicie, chyba chłopak jest do zmiany, co? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach, czy do zmiany za tą sałatkę, czy mu zobaczyć. Ale ile ja tak leżałam czasu? 5 godzin. Tak, 5 godzin. No od 8 mi trujesz dupę. A my się rozstaliśmy o 8. Tak? Tak, bo ja powiedziałam, czy mnie zostawiasz, a ty już byłeś taki wkurzony na mnie, że ja cię truję dupę, że już byłeś gotowy powiedzieć wszystko, żebym się tylko od ciebie odczepiła. O 8 rano ty mnie męczysz, skaczesz po mnie. Jak to za... Nie, bo to zabrzmiało... Nie w taki sposób, jak sobie ludzie wyobrażają. Jakby tak otworzyć ręce do małego dziecka i małe dziecko na was skacze. Ja jak do niego sobie skakałam, tylko jak on sobie spalił, on tylko oła, oła, to poranek jest to samo. Zacznij, tak? Dobra, słuchajcie, ja zjadłam i jedziemy do Sinseya, do tego takiego, co otworzyli dopiero u nas, bo tam jest ten dział home i słuchajcie, ja sobie wymyśliłam, że robimy jednak sypialnię na różowo i chcę kupić jakąś pościel różową, zacząć czy będzie. Potrzebuję bombki takie malusie, malusie różowe. No i co? Dzisiaj nie będziemy robili tej sypialni, tak mi się wydaje, albo może i dzisiaj zrobimy tę sypialnię. A może się zrobimy, dobra, a może ci zrobimy, ale ogółem chciałam w oddzielnym odcinku tą sypialnię zrobić, a dzisiaj po prostu tą choineczkę małą udekorować i wam coś przekazać, ale najpierw jeszcze zjadę do apteki z receptą, także lecimy do Sinseya. Dobra, słuchajcie, jestem w Sinseyu i ogółem chcę jeszcze sobie kupić, o proszę bardzo, patrzcie jaka śliczna, taką opaskę na live'a, o tylko ta jest rozwalona i tu jest taka śnieżynka, wiecie, żeby po prostu taki bardziej świąteczny klimat wprowadzić na live'y. Patrzcie jaka śliczna opaska, weźmiemy sobie taką, no ładniusia jest. Oj, może kolczyki do tego? Nie, kolczyków nie, ale opaskę taką muszę mieć, ładniusia. Chciałam jeszcze piżamkę świąteczną. Ej, czekajcie, to są piżamy? Nie. Tutaj są same piżamki. O, jak ładna. Holy jolly. I takie, o, ja chciałam krótką. I po ile mają takie krótkie? Za 49 zł. I jeszcze jest taka zielona. Patrzcie, ale tutaj jest biała koszulka, więc ją ubrudzę w pierwszą noc. Ale poczekajcie. Jest M-ka i XS-ka, czyli bierzemy M-kę. Bierzemy M-eczkę. Ładna. Holy jolly. I takie spodeneczki do tego. Ładniusia. Dobra, ale o, aha, to nie. To chyba patrzcie. A, to jest Harry Potter. Dobra, to nie jest świąteczne. Dobra, świąteczne chyba jest tyle i teraz tak. Nie wiem, czy tutaj są pościele ogółem, bo nie widziałam pościeli, ale jest pełno bombek, jest pełno takich różnych rzeczy, więc to na pewno idziemy i jest tutaj w ogóle taki cały dział z różowymi rzeczami. Wiem, że to widziałam, ale czy on jeszcze tutaj będzie? Tu jest czerwień, zieleń. Dobra, mamy róż. Tylko tutaj są takie same duże bombki, ale są przepiękne różowe. Te nawet są, słuchajcie, za duże. To muszą być takie, wiecie, takie miniaturowe, miniaturowe, bo ta choineczka, która stoi w łazience, to chciałam ją właśnie wziąć do sypialni i ją tam postawić. Te ciasteczka, słuchajcie,
słuchajcie, weźmiemy. O Jezu, jakie piękne. I postawić to gdzieś, kurczę, żeby stało ładnie. Nie wiem właśnie, czy może obok tej choinki. O, różowego dziadka do orzechów mamy. Tego różowego dziadka do orzechów, słuchajcie, chyba weźmiemy, wiecie? Bo ile on tutaj w ogóle jest, zaraz zobaczymy. Ten dziadek do orzechów 40 zł. Ej, ale jest śliczny, poczekajcie. Co tu jeszcze mamy z różu? Spójrzmy. Jeszcze są takie różowe choineczki, jedna większa, druga mniejsza. I je też bierzemy. I w ogóle na tej choince wiszą takie, kurczę, kolorowe lampeczki. A ja bym właśnie chciała takie jednolite. I weźmiemy sobie taką girlandę. Nie wiem, czy to w ogóle starczy, czy ona nie będzie za mało świecąca. Ile to w ogóle ma? Coś tutaj pisze, 280 cm, ale tych lampeczek jest tutaj mało, więc wiecie co? Weźmiemy chyba po prostu dwie pary, albo dobra, jedną. Ale kurde, nie wiem, gdzie ja znajdę takie właśnie malutkie różowe bombki, czy gdzieś indziej niż poza Sinsejem będzie coś takiego. No ale dobra, przejdziemy się jeszcze do Action, albo do Teddy'ego. Mam, patrzcie, znalazłam. O takie właśnie malutkie, różowiutkie mi chodziło, tylko tu jest jeszcze srebrny, więc nie wiem, czy my ten... O, jest złoty. No i fajnie, taką jedną paczuszkę weźmiemy, albo za dwie takie paczki weźmiemy. No i wszystko mamy. Co to jest? Na środku salonu. Nie na środku, zobacz, że idziesz. To jest środek. Nie. No to na półśrodku. Dlaczego na półśrodku salonu stoi coś, czego ja nie podniosę i tego nie mogę posprzątać? A ja sprzątam tutaj cały dzień. Czekaj, co robisz cały dzień? Chodzę i sprzątam tylko za tobą. Ty za mną? Tak, ja za tobą chodzę i sprzątam. Ty za mną chodzisz i sprzątasz. Którego dnia? Co? Dzień. A ty tego nie dostrzegasz. Ty sama wtedy nie wierzysz, co mówisz. Patrzcie w ogóle, jak te różyczki pięknie rozkwitły. No, na razie nie musisz kupować nowych, dobre różyczki kupiłeś. A więc tak, zmieniamy koncepcję sypialni. Będzie na różowo. Takie dodatki różowe będą. Bo ta choinka duża, różowa, idzie do sypialni na ten stolik. Z tego stolika wszystko won. Będziesz zaraz bombeczki takie malutkie na tego, na blackout. Nie będę. No, kontynuuj. Kochasz mnie? Tak, kontynuuj. To już tak zacznij nawlekać, te różowe. Kolejne choinki. Różowe, takie fajniutkie. Testosteron mi spada, jak widzę ten kolor. Ładniutkie takie choineczki. Takie ciasteczka jest na tą choineczkę różowiutkie. Lampeczki nowe, takie na tą choineczkę. Mało mamy lampeczek. Ale tak, bo tam są kolorowe na tej choince, ale ja chcę jedno kolorowe. Ale to jest fajne. Patrz, to jest na lajmy. A wedrze świąteczne, tak? Tak, no i patrz, zaraz zobaczymy, jak będę wyglądać. Nie popsuj. Jak wyglądam? Jak debil. Jest dobrze, jest tanio, jest dobrze. Nie no, wyglądasz świetnie, kochany. Ja mam piżamę kupiłam, bo wszystkie są grube. A mi kupiłaś jedną, chociaż? Nie. A sobie już kupiłam. Ja zabieram tą. Nie no, co ty? Jolly? A dlaczego, dobra, a to wróćmy do tego, dlaczego ja dalej nie dostałem żadnej piżamy. Widzicie, jaki pasożyt? Wymaga ode mnie piżam. Pasożyt, mój drogi, pasożyt. Dostali, słuchajcie, w moim domu piżamy, tylko nie on. I dostaniesz, jak nawleczysz A teraz chodź, bo musimy coś powiedzieć, co chcieliśmy powiedzieć tak oficjalnie. Chodź do kamery. Pewnie się już domyślacie, słuchajcie, wszyscy się domyślają, ale jestem w ciąży. Tak. Zaraz powiem, przecież nagrywaliśmy, należałam okres. To jak to się mogło pokrywać ze sobą? No, to, ale prawie wyszło, nie? Prawie nie, no słuchajcie. Ogólnie to będzie trójka. Prawdopodobnie same dziewczynki i to z charakterem Kingi. No i on się wiesza, dlatego. On w ogóle mi się zagroził, że jeżeli ja tak dalej będę o 8 go budzić, to on się powiesi. Nie, no nie, bo, ona, bo to nie jest budzenie, wiecie, jak ona robi, ale tak. A, wow! Stawaj! Chodź, 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 już jest dziewiąta, jest ósma. Nie no, no zamieszkaliśmy razem i mieszkamy sobie razem. No, więc chcieliśmy wam to potwierdzić, powiedzieć, że mam tutaj pasożyt, co? Chłopaka. Dobra, ja cofam ten przelew, co ci wysłucham. Nie no, żartuję, słuchajcie. Mieszkamy razem i jest fajnie o ósmej, nie? Jest fajnie? Chcesz mieszkać sam, czy wolisz ze mną? Co? Mrugnij dwa razy, jeżeli chcesz mieszkać sam. No to się wyprowadzaj. Ja ci się powiedziałam, że ja by się wyprowadzam, a potem się powiedziałam, że to moje mieszkanie. No ty się chciałaś od siebie wyprowadzić, żeby nie. Tak, bo on mnie nerwował, więc chciałam od siebie wyprowadzić. Dobra, nawlekaj gąbki mi, proszę. Pomóż mi. Nie będziesz mi biła? Bo będzie tak jak rano. Uwaga! 3, 4! Kochani, otwieram, a czekajcie, idę po tą choinę, czekajcie. No, wszystko wylatuje z tej sypialni, z tamtego stolika i patrzcie, ta choina ma takie kolorowe. No, gdzie takie kolorowe? Nie. To w ogóle nie, ale jest śliczna ta choineczka. Ja na niej kupiłam specjalnie takie małe bombki. Jest obrzydliwa.
Wyprowadzaj się. No zobaczcie, jak ona wygląda. No jest piękna! Z glitter, jak się nazywa to? Brokat. Słuchajcie, bo ja tak anglojęzyczna jestem. I don't understand polski, słuchajcie. Polski? What? A myślałam, że będą za duże te ciastka. A idealne są te ciasteczka. No i jeszcze takie ciasteczka mamy plastusiowe. To plastikowe jest, dobrze. Ja to nawlekam. O właśnie, dobra, dziękuję. To teraz właśnie ja sobie idę. Mogę nawlekanie. Buziaki, hej! Ty nawlekasz! Pa! Ja to będę ściągała do światełka, a ty zacznij nawlekać już, dobra? Bo ja będę musiała nowe światełko tutaj. Słuchajcie, cały czas nam sąsiedzi wiercą. Ale to, słuchajcie, przedwczoraj była niedziela. I oni w niedzielę o 20 nawalają dziewczynkom. Czy wy to rozumiecie? Tam to jest troszeczkę już nienormalne. Ej, dobra, sprawdzamy teraz, jak się będzie świeciła ta girlanda. I zobaczymy, czy nie jest za mało. Nie jest za mało. Ej, dobra, a my... To jest sinsy, nie świecą w ogóle. O, to tak wiecie, tak mało to jest świecące, ale żeby się coś świeciło, ale poza tym ja bym bez tych kulek to zrobiła, ale z tymi kulkami nie jest trochę ładniej. No dobra, zostawimy to tak, zobaczymy, rozwiniemy to, nałożymy, zobaczymy, czy to w ogóle będzie długie, słuchajcie. No i tak sobie mieszkamy już razem, w sumie ile już mieszkamy razem? W miesiąc? Majki, chłopaku mój kochany, mówię do ciebie. Czekaj, bo się skupię na wiązaniu bombek, jestem cały w brokacie. Ile już mieszkamy razem? W miesiąc? No, jakoś coś zmienić. Jak się tobie mieszka ze mną? Cudownie, szczególnie. Nie, no ale powiedz prawdę, a nie teraz robisz sarkastycznie. Ja chcę, żebyś powiedział prawdę. Już tego, że po tobie muszę sprzątać każdą puszeczkę po blaku i cokolwiek wszystko, co ty zjesz, to trzeba potem posprzątać i zmienić pościel i umyć podłogi, odkurzyć. Jest przecudownie. Dobra, ja zawieszam te światełka. Jej, stroimy drugi raz choinkę. Ej, wiecie, że dzisiaj miałam te prawdziwe choinki i tak mówię, a zatrzymam się, nie? No i tak popatrzałam na te prawdziwe choinki. No ale to w ogóle to nie jest mój klimat. Te prawdziwe choinki... Ale wiesz, znaczy, nie, no, ogólnie wyglądają fajnie, tylko że sam fakt tego, jak to się w tym sypie. W ogóle nie podobają zielone takie całe choinki. To nie jest totalnie mój vibe, słuchajcie. Słuchaj. Różowa choinka to też nie jest mój vibe. W następnym roku, jeżeli tutaj nie będziemy mieszkać, zakładam, że nie będziemy tutaj mieszkać w następnym roku. Zakładam, że będziemy mieszkać w którym mieście. Nie, ja zakładam, że wyglądam, że postrzałam takie ładne mieszkanie ogółem. A to już. Ja nawet co tym nie wiem, nie jak coś. Bardzo ładne mieszkanie, słuchajcie, tylko nie ma garażu. Też nie ma garażu. No tak, ale tam jest taki parking publiczny, bo to jest takie nowe, ładne mieszkanie, ale w takim starszym bloku. Ja bym chciał na starówce mieszkać. Tam tu w ogóle nie ma gdzie zaparkować. To nie wiem, gdzie ty byś zaparkował, człowieku. Ale jest bardzo ładne mieszkanie, tylko że jest drogie trochę, więc na razie go nie biorę pod uwagę, bo 9 tysięcy kosztuje. Po 4,5 na głowę? Nie, kochanie, co jak co, ale... No dlatego mówię, że jest... Ty co, mieszkanie za 9 tysięcy miesięcznie? Na Elblągu? Tak, no znalazłem takie mieszkanie za 9 tysięcy miesięcznie. Myślę, co jest najlepsze w tym mieszkaniu? Że jest nieumeblowane. Ile na metrów, żeby chcesz? No 140. A, no taki dom już w sumie. Dobra, słuchajcie, musimy teraz ją postroić troszeczkę. Gdzie się najwięcej świeci, to będzie przód. Tutaj będzie przód. Ja jak coś wymyślę, to jest jednak to. Drugie strojenie choinki na tych vlogmasach. Słuchajcie, my niedługo wyjeżdżamy, a samochód mieli oddać do 15. Czyli powinni oddać w tym tygodniu, więc słuchajcie, ja bym tam zadzwoniła, Michał. Nie, bo ja się wstydzę. Ty z tym panem rozmawiałeś, ty zadzwoń. A jak on mi powie, o pani, Mercedes nie mercedesuje już dalej. Nie no, bo ogólnie mama mnie nastraszyła, że ten pan może powiedzieć, że właśnie, że o, że jeszcze wyskoczył nam tutaj błąd, tu błąd, myślisz, że tak będzie? No czy wiesz, ja nie znam tego mechanika, nie? Nie no, raczej nie. Raczej jakby był jakiś błąd jeszcze, to oni by już go widzieli, tak? Skoro rozebrali cały silnik. No wiesz, no raczej ja mówiłem, prosiłem go, żeby dzwonił, informował, gdyby cokolwiek się działo, a nie dzwonił przez ten cały okres, przecież czasu. Przyjechała ta głowica, tak? Nie wiem, on już czekałem na tą jakąś tam część, ale nie mówię, że to na głowicę czy na co. I mam nadzieję, że ten samochód wróci jak najszybciej, bo do Zakopanego, słuchajcie, nie chcę jechać tam wypożyczony. Wiecie, jakie to są pieniądze? Strasznie duże. Ogólnie Kinga już zapłaciła temu panu z wypożyczalni 3 miesiące chyba leasingu tak naprawdę tej Toyoty. No właśnie, więc wiecie, to jest strasznie dużo pieniędzy jest. Pierwsze jest to, że zapłaciłam tak dużo, ale drugie jest to, że w ogóle dobra, już kij z tym, że zapłaciłam, wiecie, wypożyczenie kosztuje, ale każdy kilometr też kosztuje i ma ten samochód limit kilometrów. Do Zakopanego od nas, z nadmorza, to jest, słuchajcie, cała Polska do przejechania. No nie wiem, jak to będzie, słuchajcie, nie wiem, jak to.
to będzie. Jestem cały w brokacie. Tylko tutaj jeszcze z boku sobie parę zawieszę, ona i tak będzie stała tak, że nie będzie widać tyłu, więc po prostu do tyłu. Ja jestem, słuchajcie, z tych, co stroją choinkę i do tyłu nie dają bombek. To jestem ja. Wiesz, że ta nasza choinka nie ma z tyłu w ogóle? Wiem, w ogóle, no. Znaczy nie, no, ta ma z dwie. Na czubek dam bombkę. Ona ma z dwie bombki z tyłu, słuchajcie. No i patrzcie. Jest to, tylko te dwie choinki muszę gdzie indziej i ona jest przekrzywiona, nie wiem dlaczego. Ładnie wygląda. To w ogóle nie wygląda. Wygląda. Słuchajcie, tylko to trzeba gdzie indziej. Niech se tu stoi. A nie, ona stała w toalecie w ogóle i była nieużytkowa. Teraz chociaż się świeci i jest ładna. A te, to gdzieś na toaletkę trzeba ustawić. I tyle. Ta choinka nie choinkuje w ogóle. Jak nie choinkuje? Co ci w niej nie pasuje? Mi w niej wszystko pasuje, a ją po prostu trzeba tylko wyprostować. I mamy choinkę w sypialni. Proszę wyprostować i będzie nic. No. Nawijaj bajerkę. Poprzedni zestaw, który stworzyła twoja mama, dekorując tutaj... A mi się to bardziej podoba, bo jest na różowo. Dziękuję, do widzenia. Ja się nie będę słuchała opinii innych twórców. A możesz pokazać śmieci, które zostawiasz tutaj... Nie. Dziękuję, kochani. Dobra, kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pa!